Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym, chyba już piątym odcinku z naszej Polski, która jeszcze istnieje, mimo iż rządzi nią Łukasz I, debil z Polski. Naprawdę, to jest taki głupek, przez to, że zmienił tą wiarę. Większość naszych wasali nas nienawidzi i jednocześnie mamy bardzo duże trudności ze znalezieniem jakiejś narzeczonej dla mojego syna następcy, który na szczęście zachował jedyną prawidłową wiarę. Zaprosiłem na nasz dwór przed chwilą rycerzy, których chcę zatrudnić. I zobaczcie, nawet zatrudnienie rycerzy z tą cechą powoduje, że dostajemy dodatkowy stres. Naprawdę nie przewiduję, żeby nasz władca tutaj długo żył. Raczej mu się to nie uda. Wymieniam wszystkich moich rycerzy. O mój Boże, forbid. Nigdy ci debile nie powinni w jakikolwiek sposób dowodzić. Trudno. Nawet jak mam mniej rycerzy, to no musimy dążyć do jakości i bardzo tutaj już uważajcie, bo rozegrałem jedną dość długą kampanię, taką prywatną serii, którą wam planuję. I nauczka dla mnie na przyszłość. Nigdy nie pozwólcie, żeby tutaj byli wasi dziedzice albo ktoś z waszej rodziny. No chyba, że jakiejś dalszej. Jedna przegrana bitwa, która może naprawdę wybić połowę waszego rodu. Nasz syn Bolesław II dorósł, niestety jest pijakiem, co źle mu wróży na przyszłość. No ale na szczęście też jest szarą eminencją, czyli ma naprawdę niezłe zdolności dyplomatyczne. Ogólnie on ma narzeczoną, z której, powiem wam szczerze, pozbędę się. Nie potrzebuję jej tutaj, ona nie posiada żadnej ziemi, nic takiego, więc no, nie chcę, żeby on zawarł tutaj jakieś niekorzystne dla mnie małżeństwo. Po tej wojnie doprowadzę natychmiast do śmierci mojego władcy głównego, żeby Bolesław II wszedł nam na tron, ale nie wcześniej. W ogóle z kim ja tę wojnę toczę? Zobaczcie, jakie tutaj są no, dziwne rzeczy. Chyba, że Angaria toczy wojnę nie tylko ze mną. No i wojna zakończyła się ni mniej, ni więcej, a tylko White Peace'em. Więc tak jak mówiłem, będziemy teraz dążyli do zmiany władzy. Boże, znowu ktoś tutaj jest. Nie ma małżeństwa. Chyba, że ma fajne cechy. Nie ma fajnych cech. Spadaj. Jak wiecie, nasza postać jest postacią, która no, nie znosi rozmawiać z innymi postaciami, więc jak najbardziej musimy robić wszystko, co spowoduje u niej wzrost stresu. O, na przykład rozmowa z żoną powoduje wzrost stresu. Jak najbardziej na propsie. Albo potem do rozmowa z naszymi doradcami. Każdy jeden powoduje nam niesamowity wzrost stresu. No, jak chcecie zabić swoją postać, to wystarczy rozmawiać z ludźmi. To jest takie prawdziwe wszystko przecież, nie? No, zobaczcie. Gadamy sobie, stres nam rośnie. Jeżeli się nie mylę, to w tym momencie powinniśmy mieć nawet już taką opcję Attempt Suicide. Co, no troszeczkę, o nie, Splendor minus 1, no to niestety nie będziemy próbowali zabić naszego władcy, on i tak zaraz umrze na zawał. O, widzicie? Rozmawianie z ludźmi powoduje, że umieracie. Nie wychodźcie z domu, mówię wam, siedzenie w piwnicy to najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić. No i teraz tron objął King Bolesław, Król Bolesław. Trzecim. O. I tutaj musimy troszeczkę posiedzieć na pauzie, bo jak to zwykle bywa, jak to żona? Gdzie on znalazł tą żonę? Ja jej nie akceptowałem, rozwód jak najbardziej jest mi tutaj na rękę, ponieważ no, realnie musimy poszukać. A tutaj dopiero za ślubi się będziemy cieszyli. No nie powiem trochę eksploitowo, ale zawsze coś. I zobaczcie, zmieniła nam się religia władcy głównego. Czekajcie, pauza, bo tutaj może nam się dużo rzeczy złych wydarzyć. I nagle tyle, aż mogę mariaży wziąć. 1364, a poprzednio z judaizmem mogłem tylko 5. Realnie potrzebujemy sojuszy, jeszcze raz sojuszy. I wygląda na to, że będziemy musieli się tutaj z królestwem Angarii, jakkolwiek się to wymawia, Angria. Możecie mi napisać w ogóle, co to za królestwo, bo nie mam czasu oczywiście sprawdzić. I tutaj poświęcimy naszą
siostrę, możliwe, że nawet tą starszą, bo ona dla nas jest mniej użyteczna. Niestety, no, to małżeństwo nie jest możliwe, żeby tam weszła nasza dynastia, ale dzięki temu zabezpieczymy się sojuszem z krajem, który będzie w stanie nas jakkolwiek tutaj obronić w przyszłości. I jest to dla mnie super sprawa. Tym bardziej, że właśnie się zgodzili na to, mamy sojusz z Polską. Znaczy w sensie sojusz polsko-Anglia. Jak się to wymawia? Idę sprawdzić. Wow, o dziwo, nawet dobrze wymawiałem. Anglia. O, i znalazłem panią Julię Rakoczy, jakkolwiek się to wymawia, która ma pewną zdolność, która masakrycznie dobrze wpływa na tutaj zdrowie naszej dynastii. Robust. Jest jeszcze jedno jej ulepszenie, ale to może w jakimś kolejnym pokoleniu uda nam się je zdobyć. Nie zabezpieczy nas to żadnym tutaj silnym sojuszem, ale ogólnie może uda nam się do Piastów wprowadzić dość niezłe tutaj cechy charakteru. Nasz Bolesław III jest urodzonym dyplomatą, mimo że nie ma żadnych umiejętności rozwiniętych. Oczywiście pójdziemy w rodzinę oraz dyplomację, jak to zwykle. Chociaż następnie, jak rozwiniemy jedno drzewko, to jak najszybciej pójdziemy w Hall of Body, żeby tutaj dostać tego perka. On masakrycznie przeżywa żywotność waszych władców, co jest niezmiernie ważne. Tutaj mam pytanie do was, czy tutaj jest gdzieś jakaś zakładka, która by mnie informowała, że ktoś do mnie na pewno dołączy, jeżeli go zaproszę na nasz dwór, bo powiem szczerze, że przeklikiwanie tak setek postaci i patrzenie, czy tylko mogę zaprosić, czy nie, to jednak dość jest upierdliwą rzeczą, więc bardzo by mi się to przydało, zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli tutaj rycerzy zapraszać na nasz dwór. Zauważyłem też, że bardzo dużo księstw, które u nas wcześniej istniały, w tym momencie zostało rozwiązanych, na przykład Wielkiej Polski, Wielkopolski albo Górnego Śląska, więc trzeba będzie znowu je utworzyć i komuś je nadać. Oh my god, strasznie dużo tej roboty. Królestwa Pomorza na pewno nie będziemy tworzyli, bo wtedy to się oddzieli kolejny kraj od nas, ale Księstwo Litewskie myślę, że jest jak najbardziej realne. Tworzymy Księstwo Wielkopolski i w sumie trzeba je nadać komuś właśnie z tychże ziem. Oj, najlepiej będzie tutaj chyba tej pani je nadać. Grand Titles i nadajemy jej to księstwo właśnie. Co jak widzicie powoduje, że jej opinia na nasz temat całkiem nieźle wzrasta. I mamy na pewno już jakiegoś wasala, który nie dołączy nam do żadnych tutaj spisków. Mamy też możliwość posiadania sojuszu z Królestwem Czech, ale powiem szczerze, że troszeczkę się tego boję. Też muszę przejrzeć moich wasali pod kątem tego, jakie tytuły muszę jeszcze utworzyć albo komu muszę je przekazać, żeby nam jak najlepiej teraz tutaj służyli ci wasale. Trochę tego, jak widzicie, mam dużo takich wasali, co mają niewłaściwego władcę. Ewentualnie są pod moją kontrolą, a powinienem ich przekazać którymś z moich większych wasali. Ja sobie to poprzeglądam i dam wam znać, jak to wyszło. O, i tutaj mam taki przykład bardzo dobry. Pozostali wymagają utworzenia już tytułów, że mamy hrabiego z Lubusza, którego muszę przekazać właśnie naszej księżnej Małgorzacie z Wielkopolski. No i w ten sposób, i chyba nawet gra nam już na samym starcie, patrzcie, podpowiada Your Prisoner and Vassal, których mogę jej przekazać. I to jest właśnie, o, tutaj ona ma tę prowincję, ja go przekazuję jej. I w tym momencie pozbywam się takiego dość upierdliwego wasala, teraz on będzie jej przeszkadzał, a ona wobec mnie jest bardziej wierna. Pozostali wasale wymagają ode mnie utworzenia Królestwa Pomorza, żeby byli wierniejsi. Zauważyłem też, że mój brat ma niestety inną wiarę, spróbuję wymusić na nim jej zmianę, a jak nieco nas czeka z nim poprawianie. I tak oczywiście muszę za to zapłacić, niech też i tak będzie. No i kolejna wojna domowa. Któż by się tego mógł spodziewać? A szkoda, bo ciężko jest jakoś tutaj teraz zapobiegać tym wojnom domowym. Na szczęście mamy jeszcze tutaj sojusz, więc jak najbardziej prosimy Cold War, ratujcie nas! I właśnie po to zbierają te wszystkie sojusze tutaj, żeby właśnie się tak zabezpieczyć. Od razu widzę, że przeciwnicy mój punkt zborny zdobyli, bo był już przeniesiony wcześniej, więc przenieśmy go z powrotem do Krakowa. I tutaj podnieśmy wszystkie nasze armie. Wraz z moimi sojusznikami tutaj w pierwszej kolejności będę oczywiście rozbijał wojska przeciwnika. Na tym nam super zależy, żeby ich gdzieś tutaj dorwać. Chociaż też nie ukrywam, że jest tutaj ta opcja dość wkurzająca, że oni strasznie szybko uciekają.
A w zasadzie bitwę, jeżeli już nam wydaje, to zajmują takie naprawdę dobre pozycje, gdzieś tam w górach czy cokolwiek. Chociaż widzę, że na raków mi lecą. Ale wygląda na to, że mamy dużą przewagę liczebną i raczej damy im radę. Wojna powinna się zakończyć naszym zwycięstwem. Zobaczcie, mamy dwukrotną przewagę liczebną, więc za chwilę, oj, dużo nacji wyślę do piachu. Pięknie. I zdobędziemy z powrotem raczej dużo tytułów, bo też teraz wiem, że jak już tak się wsadzi ich do więzienia, to te wszystkie tytuły można spokojnie im zabierać. No i rebelia zakończyła się naszym bardzo szybkim zwycięstwem, ponieważ złapaliśmy lidera tej rebelii. Dużo, jak widzicie, księstw zostało przeze mnie przechwyconych w tym momencie. Oj, i zaraz się zacznie moja zemsta. I teraz jak siedzą w więzieniu, to co prawda nadal jest to akt tyranii, tylko że jeżeli siedzą w więzieniu za bunt, no to w tym momencie reszta wasali nas nie nienawidzi. Ale tylko pozbawiamy danej rodziny tytułów. I najlepsze jest to, że najczęściej jeszcze możecie odzyskać właśnie taką prowincję, która jest hrabstwem. I wtedy tam możecie kogoś z własnej rodziny tam wrzucić, nadać mu odpowiedni tytuł i niech sobie tam rządzi. Gorzej, jak się okaże, że w waszej rodzinie są same kobiety i nie macie komu przekazać tego tytułu. Oczywiście, Józef z Pomorza, no to jest moja rodzina, chciałem mu to zabrać, no ale dla rodziny trzeba być bardzo tutaj miłym. Więc może coś innego, tutaj weźmy mu, że dostajemy jakiegoś haka na niego, albo w ogóle go wypuścimy i niech nas lubi. Może jakoś nam się tutaj uda z nim dogadać, tym bardziej, że jest całkiem niezłym zarządcą. Możliwe, że wezmę go właśnie na to stanowisko, a księżną Małgorzatę zaraz wrzucę na coś innego. Ona nie jest dobra niestety w niczym, ale niech pójdzie on tutaj do dyplomacji naszej. Chyba nam nie zaszkodzi, nie? I narodził mi się synek, na szczęście nasze, dobre imię Bolesław, oczywiście od razu go bierzemy na naszą edukację. To jest super ważne, żebyście to robili od razu po narodzeniu, wtedy jest szansa, że on pozytywne cechy po was odziedziczy i pamiętajcie, unikajcie nieśmiałości, bo to jest po prostu masakra. I nasz synek odziedziczył intelekt oraz zdrowie, co prawda nie aż tak dużo, ale w przyszłości uda się wzmocnić pewnie te cechy. No i Królestwo Angry pomogło nam poprzedniej naszej wojny niedomowej, to teraz ja pomagam im w wojnie domowej. Jak widzicie, ręka rączkę myje. Tylko gdzieś jest stolica buntowników. Chyba to jest to, bo te herby się zgadzają. Więc lecimy od razu na nią, jest szansa, że wtedy bardzo szybko zakończymy tą rebelię. No i niestety Królestwo Węgier, jak widzicie, wchłonęło resztę Czech. Dość nieszczęśliwie. Udało jedyne teraz, co mi się tutaj zrobić, to ożenić mojego następcę tronu z księżniczką Jolanną. No, czy jakkolwiek się to wymawia. Więc tylko teraz muszę wybić raz, dwa, trzy, czterech jej braci, zabić jej matkę i tak dalej. No, troszeczkę tej roboty będzie, więc może już zaczynajmy. Nie mam na to szans, bo nie jestem mordercą. Trwa też wojna o Jeruzalem i wygląda na to, że właśnie ją przegrywamy. Więc... masakra, dobra, wojska rozwiązane, wracamy. I chyba Jeruzalem zostało zajęte przez sunnitów. No trudno, kiedyś wyruszy kolejna krucjata. I czas przywrócić nasze rządy na Rusi. Atakujemy, akurat przeciwnicy są dość nieźle tam ciśnięci. Wzywam naszego sojusznika. I lecimy na Ruś, żeby tutaj zdobyć królestwo dla nas. A tak naprawdę będę je chciał chyba od razu przekazać naszemu wujkowi, żeby tutaj rządził. Nie interesuje się tymi terenami, tak jak już wspominałem wcześniej. Chyba że pozwoli mi to utworzyć Imperium Słowiańskie, ale nie jestem pewien, czy to nam się uda. No i udało nam się odzyskać te tereny. Teraz muszę tylko znaleźć mojego wujka, gdzie on tutaj był i oddać mu te tereny. Oh my god, żeby to było jego królestwo, bo tak jak mówię, nie chcę tym rządzić, chcę, żeby tutaj po prostu byli piastowie. No i weźmy tutaj, bo już możemy kolejne dziedzictwo naszej dynastii i szczerze mówiąc czekam tylko i wyłącznie na to, bo wtedy biorę, że inteligencja albo geniusz jest cechą dziedziczną u nas masakrycznie i będzie wyjebiście, a tutaj już mam już tylko wydłużenie życia. Następnie po naszej wojnie pomagamy Królestwu Angry wygrać wojnę z Królestwem Danii, szkoda, no ale niestety chyba musimy im tak pomóc, żeby tutaj to szybko zająć. Nie chcę tracić tak dobrego sojusznika. Węgry wciągają mnie w wojnę z cesarzem.
Cesarz 4000, Węgry 5000. A Węgry mają coraz większą dynastię do zarąbania. No trudno. Chodźmy w to tą wojnę. Ale jej wynik może zobaczcie w kolejnym odcinku. Boże, jak te granice tutaj brzydko wyglądają. A ja nie mam cały czas czasu ogarnąć, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Co jakiś czas jakieś durne wojny.